Sprawa 20 milionów dla uczelni Ojca Rydzyka poruszyła w tym tygodniu opinię publiczną. Jak to się wszystko skończy? Dla mnie to jest oczywiste, że to była forma zwrotu za działalność w kampanii wyborczej, czyli zwrot za promocję Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej. Natomiast przypomnę, że zgodnie z prawem nie można dotować uczelni prywatnych z budżetu państwa, a jeżeli już należałoby dotować jakiekolwiek uczelnie prywatne i należałoby w tym kierunku zmienić prawo, to należało dotować najlepsze, a nie słabe uczelnie prywatne, tylko dlatego, że są zaprzyjaźnione z Prawem i Sprawiedliwością. Podobało się Pani wystąpienie ministra Waszczykowskiego. Zdaje się, że te przesunięcia naszych ewentualnych partnerów będą dosyć znaczne. Uważam, że to ten kierunek, w jakim chce nas popchnąć Prawo i Sprawiedliwość w kwestiach Unii Europejskiej, jest niebezpieczny. Dlatego, że zamiast być wspólnotą z tymi najsilniejszymi partnerami w Unii Europejskiej, staramy się iść ku obrzeżom, ku peryferiom, takimi jak Węgry czy Słowacja. Często kraje, które są związane z Rosją, zarówno gospodarczo, jak i również pewnymi sympatiami. Uważam, że bardzo ważne w tej chwili, kiedy mamy pewien kryzys Unii Europejskiej, jest działanie silne wewnątrz, jak również niepokoją nas głosy o tym, że posłów Prawa i Sprawiedliwości, że ta integracja europejska poszła za daleko. Niedługo nam może grozić małe Schengen i może się okazać, że znowu mamy granicę polsko-niemiecką. Takie słowa nie pomagają. Tak, tym silnym krajem, z którym mamy nawiązywać relacje partnerskie, będzie teraz Wielka Brytania, która zdaje się, że jest na krawędzi decyzji o wyjściu. Dokładnie. Pomysł na to, żeby naszym najsilniejszym partnerem w Unii Europejskiej była Wielka Brytania, która zastanawia się, czy za chwilę w referendum nie zdecydować o wyjściu z Unii Europejskiej, jest pomysłem poronionym. Pamiętajmy, że nasza pozycja zarówno w Unii Europejskiej zależy od naszych kontaktów z takimi krajami jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, jak również pamiętajmy, że nasza sytuacja w NATO zależy od tego, jak dobre będą nasza pozycje, nasze stosunki w Unii Europejskiej, bo to wszystko jest powiązane w polityce międzynarodowej.